Dzień dobry Państwu, dyrektora skłania się Nowakowo. Dzisiaj mamy 19 kwietnia 2024 roku, piątek. Przejdziemy się wzdłuż kanału Elbląskiego w kierunku Zalewu Wiślanego. Także zobaczymy, co się dzisiaj dzieje na kanale Elbląskim. I tak jak ostatnimi czasy bywało, specjalnego wielkiego pogłębienia tutaj nie ma. Jest, pracuje jedna koparka za jakieś 100 metrów, 150 może. Teraz powinien do niej dojść. To będziemy mogli spokojnie zobaczyć, jak wygląda. Co ta koparka robi? Myślę, że to są jakieś delikatne poprawki. Także zaglądamy, zajrzymy, tutaj wejdziemy i idziemy prosto już do koparki. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jadę dzisiaj do Elbląga. Miałem nadzieję, że pogoda mnie nie odstraszy, a tutaj rzeczywiście trochę pada i na latanie dronem, no niestety chyba nie ma szans, chyba że jest to takie przylotne, są to takie przylotne opady. Tutaj widzę, że trawka świeżo posiana, także myślę, że lada dzień to powinno już inaczej, powinno się zazielenić już niedługo. A tutaj już dochodzimy do tej koparki. Do tej koparki mamy w tej chwili 80 metrów i zobaczymy, co ona tam kopie. No jak patrzymy się na ten kanał Elbląski, no nieodparcie, taka nasuwa się refleksja smutna, jakby się nic nie działo. No ale to może tylko moje takie moje zdanie, ale raczej nie sądzę. No już dochodzimy do koparki. Do koparki pozostało nam 40 metrów. No jestem ciekawy, co tutaj się dzieje. Dzisiaj nawet taka pogoda, gdyby nie ten deszcz, całkiem przyjemna, tylko tutaj momentami widać po tafli wody. No, ten deszcz dosyć jest mocny. Idziemy dalej tutaj w stronę koparki, już coraz bliżej. Zobaczymy, co tu się dzieje. Idziemy troszeczkę wyżej, może będzie lepszy widok od tyłu, zobaczymy. Tutaj chyba musiały być jakieś poprawki, szukanie może jakiejś zasuwy, albo po ciężkim powiedzieć. Idziemy jeszcze, postaram się nagrać troszeczkę w przodu, może będzie też troszeczkę inny widok, z innej perspektywy.
tak tutaj cały sprzęt, jedna koparka pracuje. Tak to wygląda. Będę kończył relację z pracy koparki. Przejdę się troszeczkę jeszcze wzdłuż. Mam okazję obserwować co, jakie zaszły zmiany. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj specjalnie żadnych postępów prac nie widać. Jeszcze rzucimy okiem na tą kopareczkę. I proszę bardzo, jeszcze spojrzymy w stronę mostu, tam w oddali, może w odległości stąd jakieś to jest 800 metrów, ten most się znajduje obrotowym. Podejdziemy jeszcze troszeczkę do schodów i będę kończył pieszą relację z Nowakowa 19 kwietnia 2024 roku. Pojadę jeszcze troszeczkę może w kierunku Elbląga, może coś tam się wydarzy, ale na latanie dronem, to jak mówiłem wcześniej, raczej nie mamy co liczyć. Pogoda raczej nie sprzyja. Dobrze, tak to wygląda. Proszę zobaczyć jeszcze. Wrócimy okiem na całą inwestycję. I będę powoli kończył piątkową relację. Też jeszcze udanego weekendu. Także pozdrawiam serdecznie. Idę teraz. Cześć.